8 części prawdy. Dzień dobry, Ameryko. Jesteśmy w Salamance, w której spotkają się przywódcy ponad 150 państw. Oficjalnie podpiszą się pod planem walki z terroryzmem zaproponowanym przez prezydenta Ashtona. Od zamachu 11 września ofiarami terroryzmu padło ponad 4,5 tysiąca osób. Pora położyć temu kres. Jesteśmy świadkami wiekopomnego wydarzenia. Do porozumienia doszli przywódcy państw zachodnich i arabskich. Na miejscu jest nasza reporterka Angie Jones. Stoję na Plaza Mayor w Salamance, a wraz ze mną tłumy. Wszyscy czekamy w napięciu na rozpoczęcie szczytu. Prezydent Ashton od miesięcy pertraktował z przywódcami innych państw, pracując nad koalicją przeciw terroryzmowi. Dzisiaj wreszcie się spotkają, aby podpisać przymierze, które ma położyć mu kres. Wracamy do studia. Jakie tam panują nastroje? Głównie nadzieja. Ludzie łączą się w bólu z tymi, którzy stracili bliskich w ostatnich zamachach. Rozmawiałam jednak z delegatami, co ona wyprawia, którzy uważają, że nasz rząd jest częściowo odpowiedzialny. Wyłącz ją za to, co się stało. Dziękujemy za relację. Co to miało być? Nie wszyscy nas kochają. Komentarze to nie twoja działka. Cenzuruj. Nasz naród to uwielbia. Wyluzuj. Jasne. To Bruce. Zwróciłam jej uwagę. Wystarczy. Kto jest na dwójce? Luis, przestań ich kręcić. Relacjonujemy szczyt, a nie manifestację. Dobrze. Wszystko trzeba im tłumaczyć. Zaraz przyjedzie prezydent. Trzeba to nakręcić. Przygotujcie się. Trójka szerzej. Czwórka w porządku. Kevin, do roboty. Pokażcie mi konwój. Dajcie zbliżenie na prezydenta. Dobrze. Jeszcze bliżej. Czy to... To Thomas Burns. Czemu nie wiedzieliśmy, że tu będzie? Cholera. Przeszukaj archiwa. Prezydent nadchodzi, przygotujcie się. Angie, wchodzisz za 20 sekund. I pamiętaj, co relacjonujesz. Dzieją się tu różne rzeczy. Mam je gdzieś. Chyba że protestujący się podpalą. Znalazłeś? Tak. Popatrz. To było w zeszłym roku. Niewiarygodne, że wrócił do służby. Może się zgodzi. Nie udzieli wywiadu. Robiliśmy reportaż o bohaterach. Zaprosiliśmy faceta, który ratował Reagana. Barnes nie chciał wziąć udziału. Spróbujmy. To byłby świetny materiał, ale nie ma na to czasu. Lepiej skupmy się na szczycie, dobrze? Piątka, daj zbliżenie. Trójka, filmuj podium. Zacznijcie od przywódców. Potem przejdźcie do burmistrza. Dobrze, trójka, oddal. Szóstka, teraz ty. Dobrze. Dwójka, pokaż tłum. Piątka. Dobrze. Angie, 15 sekund podsumowania. Krótko i zwięźle. Jak dla idiotów? Daj już spokój. Witam was w naszym mieście. Wchodzicie za 5 sekund. Ten szczyt to najjaśniejszy punkt prezydentury Ashtona. 4, 3... O mój Boże. Prezydent został postrzelony.
Usłyszałem dwa strzały. Potem upadł. Kto to? Co on robi? Piątka, filmuj go. Reszta na prezydenta. Trójka, skręć Ashtona. Dobrze. Nagraj wszystko. Istne szaleństwo. Trójka, postaraj się. Nie puszczą mnie. Nie, wszędzie roboty. Co to było? Doszło do eksplozji. Czwórka, sprawdź to. Kevin, daj nagranie. Trzeba to retransmitować. Angie, teraz ty. Na żywo. Nie mogę. Wróćcie do Marka. Wiem, że to trudne, ale jesteś nam potrzebna. Dobrze. Dasz radę. Angie, co się tam dzieje? Oddychaj. Prezydent Stanów Zjednoczonych został postrzelony. Oddano kilka strzałów. Doszło też do wybuchu. Ludzie są przerażeni. Cholera. Mark? Mark, zastąp ją. Wybuchła kolejna bomba. Angie! Wszystko spowite jest gęstym dymem. Na pewno ucierpiało wiele osób. Angie! Proszę, wstań. Przerwij transmisję. Wyłącz to. Dwadzieścia trzy minuty wcześniej. Już czas. Thank you.